Hej, witam w dzisiejszym odcinku i dzisiaj, tak jak po tytule już możecie zauważyć, będziemy rozmawiać o samotności. Bardzo się cieszę, bo sami wybraliście ten temat na moim Snapchacie, gdzie was serdecznie zapraszam, dlatego że tam was będę o to często pytać pewnie. I tak jak przegłosowaliście, bo bardzo dużo osób o to poprosiło, będziemy dzisiaj gadać na temat samotności. I bez zbędnego przedłużania zapraszam do dalszego oglądania. Może na początku przeczytamy sobie definicję samotności. Samotność to zjawisko subiektywnie odczuwane, stan emocjonalny człowieka wynikający najczęściej z braku pozytywnych relacji z innymi osobami. Często ma wydźwięk negatywny. No, mi się wydaje, że można rozróżnić kilka rodzajów samotności. Tak jak jest wiele ludzi, tyle moim zdaniem można tego to tak podzielić, dlatego że każda samotność jest inna. Można być samotnym nawet w tłumie ludzi, ale o tym powiemy na końcu. Mam wrażenie, że w tym świecie, w którym żyjemy, jest bardzo dużo samotnych osób. Czy to w wieku młodym, czy w wieku starszym. No tak różnie można podzielić, tak jak mówiłam na początku. Samotność może być albo związana z utratą kogoś bliskiego i możemy po prostu zostać osamotnieni w ten sposób. Albo możemy czuć się osamotnieni w towarzystwie, w jakim się znajdujemy, dlatego że możemy nie mieć wspólnych tematów do rozmów, możemy być wstydliwymi i z tego też może ona wynikać. No, jest naprawdę bardzo wiele przyczyn tego, że można być samotnym. Tak jak mówiłam, problem samotności jest dosyć częsty i myślę, że nie każdy jest w stanie to zauważyć, bo często trzeba patrzeć głębiej niż przypuszczamy. Mam na myśli to, że osoby, które nawet śmieją się i są towarzyskie, mogą czuć się samotne. Może im czegoś brakować w życiu. Mam na myśli tutaj na przykład pasji, czy właśnie hobby, zainteresowań i przez to mogą czuć się samotne. Samotność jest bardzo, bardzo smutna. Możemy czuć się albo odepchnięci, albo odrzuceni. A jeśli już się tak czujemy, jest to straszne. A wiem to z własnego doświadczenia. Wydaje mi się, że już o tym wspominałam, ale jeśli tak, to rozwinę, bo na pewno nie mówiłam o tym szczegółowo, albo chociaż tak jak teraz o tym powiem. Ja kiedyś byłam osobą bardzo odważną i bardzo towarzyską. Nie wiem dzięki czemu się tak stało, ale myślę, że dlatego, że mam starszego brata, który mnie do tego wprowadził i właśnie do takiego życia towarzyskiego, gdzie mogłam bawić się z jego kolegami. Mieliśmy jakieś tam swoje paczki, robiliśmy swoje tam bazy, no jako dzieci. Ale to ukształtowało we mnie taką odwagę i taką właśnie duszę towarzyską. I dzięki temu miałam właśnie, odnajdywałam się bardzo dobrze w znajomościach. I teraz to się wszystko bardzo, bardzo zmieniło przez to, że właśnie przechodziłam przez taki okres, kiedy byłam samotna. A zaczęło się to tak, że miałam przyjaciółkę, z którą przyjaźniłam się tam kilka lat i była dla mnie naprawdę wszystkim i po prostu jak to bywa, pewnego dnia się, nie wiem czy nawet się pokłóciłyśmy, ale no po prostu przestałyśmy się z jakiegoś tam powodu odzywać do siebie. Było to dawno, na początku wakacji między pierwszą a drugą klasą gimnazjum. Wtedy zaczął się chyba jeden z gorszych okresów w moim życiu i on zapoczątkował taką lawinę właśnie problemów. Musiałam wtedy jakoś tak dojrzeć, bo tak musiałam po prostu, nie wiem, ale to był taki straszny czas dla mnie, bo prawie całe 10 miesięcy nie odzywałam się praktycznie do nikogo. Nawet moi rodzice byli po prostu na drugim planie. Ja jakoś nie ufałam swoim rodzicom aż tak bardzo, żeby mówić im o swoich problemach, nie wiem, no tak po prostu jest, ale właśnie straciłam jedyną osobę, z którą mogłam porozmawiać o wszystkim i z którą naprawdę rozmawiałam o wszystkim zawsze i spędzałam z nią część swojego dnia i to taką większą, bo przed szkołą, po szkole i wieczorami, po południu, po prostu praktycznie cały dzień. I kiedy nagle zabrakło mi tego wszystkiego, tak się trochę ocknęłam i musiałam znaleźć sobie coś.
ale nie wiedziałam czego szukać. Dzięki temu, że pokłóciłam się właśnie z tą przyjaciółką, wróciłam do stajni, w której jeździłam dawniej i która była dla mnie naprawdę, wiele dla mnie znaczyła. Dlatego jestem przekonana, że każda rzecz, jaka dzieje się w naszym życiu, dzieje się po coś. I dojdziemy do tego zaraz, jak było dalej. Ale chciałam właśnie powiedzieć, że dzięki temu odzyskałam po prostu tak jakby stajnię, którą straciłam wcześniej. I czułam się przez to też samotna, dlatego że opuściłam wszystkie konie, które naprawdę kochałam. Moja samotność wyglądała w ten sposób, że po prostu się zamknęłam sama w sobie. Zamknęłam się i nie potrafiłam otworzyć i mam z tym problem do teraz. Teraz to filmy pomagają mi w tym, żeby właśnie otwierać się przed ludźmi, żeby... No teraz mam już tą jaką osobę, która jest naprawdę najważniejsza i z którą tak się cholernie zżyłam, że można to nazwać czymś ponad przyjaźń, ponieważ jest to coś naprawdę mocnego i stabilnego. I myślę, że jeśli przeszłyśmy we dwójkę tyle, ile przeszłyśmy, nie czeka nas życie w samotności, bo jesteśmy razem dla siebie i mimo wszystko, naprawdę mimo wszystko, razem dla siebie będziemy. Przez 10 miesięcy po prostu byłam ciągle sama, a jeśli... Znaczy, naprawdę, rozmawiałam z ludźmi i... Rozmawiałam z ludźmi, była ze mną rodzina, nikt mnie nie opuścił jakoś strasznie, ale straciłam osobę, z którą mogłam rozmawiać o wszystkim. I jak straciłam tą osobę, z którą mogłam rozmawiać o wszystkim, to tak jakbym straciła, nie wiem, no po prostu tak jakbym musiała trzymać wszystko teraz w sobie. Nie byłam w stanie już zaufać innym, bo to chodzi o to, że ja straciłam zaufanie do ludzi przez to, że straciłam najważniejszą dla mnie w tym czasie osobę. Osobę, która wiedziała o mnie dosłownie wszystko i bałam się tego, bałam się codzienności. Pamiętam, jak cholernie trudno było. Jak często płakałam przez to, że jestem sama, że czuję się sama i że ja się bałam przyszłości i cierpiałam z powodu przeszłości, bo to bolało, że moja codzienność nie wygląda tak, jak wyglądała. I naprawdę nikomu nie życzę tego, żeby tak potoczyło się jego życie. I nigdy, co jest najważniejsze, ja nigdy nie życzyłam źle mojej przyjaciółce, która się ze mną pokłóciła. Po prostu można powiedzieć, że się modliłam o to, żeby ona była szczęśliwa, żeby chociaż ona była szczęśliwa, żeby ona nie cierpiała. Może to wydawać się dziwne, ale jakoś tak właśnie wtedy, te 10 miesięcy to był czas, w którym ja naprawdę wtedy dojrzałam. Musiałam, bo sytuacja mnie do tego zmusiła. Już wcześniej byłam, można powiedzieć, że byłam dojrzalsza niż inni. No chociaż niekoniecznie, ale naprawdę te 10 miesięcy w samotności właśnie, w bólu, bo to był ból i rozpaczy, to było dla mnie jak szkoła przetrwania, ale to mnie ukształtowało i gdyby nie to, co się działo teraz, wtedy, nie byłoby teraz tak, jak jest. I mimo wszystko, że przez to, co przeszłam, było ciężko, cieszę się, że przez to przeszłam. Może to się wydawać dziwne, ale jeśli nie pokłóciłabym się z tamtą przyjaciółką, nie poznałabym tej, którą mam teraz ze sobą, a ona znaczy dla mnie tak cholernie dużo. I mam nadzieję, że to się nigdy nie skończy, dlatego że po prostu... Może wierzę w to jak jakaś głupia, ale naprawdę przeszłyśmy już przez chyba wszystko. I myślę, że nie jedna przyjaźń by się porozwaliła po tym, co my już przeszłyśmy. I myślę, że tylko my dwie będziemy naprawdę wiedzieć, jak to jest. I że nikomu tego nie wytłumaczymy, choćbyśmy bardzo chciały. Jeśli bym nie pokłóciła się z tamtą przyjaciółką, nie miałabym tego, co mam teraz, nie wróciłabym do stajni, w której jestem, nie miałabym tej przyjaciółki, którą mam teraz i tych przyjaciół, których mam teraz, bo po prostu ja nie dostrzegałam ludzi, którzy byli wokół mnie, kiedy byłam tylko z tamtą przyjaciółką. Tracąc jedną osobę i popadając w tą samotność, zyskałam chyba 4 albo 5 osób, które są mi tak cholernie bliskie, że nie oddałabym za nic po prostu teraz ich nikomu innemu, bo tak się zżyliśmy i teraz to jest moja codzienność i po prostu wszystko się zmieniło, a ja się z tym pogodziłam. Jak ja sobie z tym poradziłam? Nie wiem, ja po prostu zaczęłam szukać pasji, próbować wrócić do pasji i żyć pasją, całą właśnie poświęcić całą siebie to, co kocham najbardziej, żeby nie myśleć o bólu. I może to było złe, bo może to tłumiło moje emocje, ale wiem, że dzięki temu poznałam osobę,
której mogłam wyrzucić potem te wszystkie smutki i to wszystko, co we mnie siedziało. Mogłam to wyrzucić z siebie i czasami do dzisiaj mi się zdarza mówić o tym, że jestem inna przez tą sytuację, bo tak było i to było naprawdę, to mnie tak cholernie zmieniło. Myślę, że tak da się poradzić sobie z samotnością. Zacząć robić to, co się kocha najbardziej, tak jak i u mnie to było, w moim przypadku to było jeździectwo. Ale może to też być cokolwiek innego, jeśli nie mamy czegoś takiego. Będzie o tym film a propos, ale jeśli będziecie chcieli. Jeśli nie mamy czegoś takiego, a czujemy się samotni, to nigdy to nie przyjdzie samo i powinniśmy zacząć tego szukać. Bo nigdy to nie przyjdzie samo. I właśnie myślę, że to jest sposób na poradzenie sobie z taką samotnością, chociaż w jakimś tam minimalnym stopniu, żeby sobie ulżyć, żeby iść, zająć czymś swoje myśli, żeby pokochać coś innego i może akurat właśnie tak jak ja w stajni poznałam osobę, z którą jestem teraz naprawdę blisko, może akurat wtedy, kiedy wy zaczniecie coś robić, poznacie właśnie osobę, która będzie kochała to, co wy, bo jeśli będziecie robić to, co kochacie i będziecie wkładać to całych siebie, jeśli będziecie się starać po prostu naprawdę 7 dni w tygodniu, myślę, że wtedy samotność, problem samotności zniknie. Dlatego, że często osoby, które są samotne, bardzo się załamują, nie widzą już rozwiązania w niczym i po prostu najchętniej by, nie wiem, no zamknęły się w sobie. Ja miałam taki czas, ale mówię, potem nagle ocknęłam się, przecież ja muszę coś robić, przecież ja nie mogę tak się wiecznie nad sobą użalać. Niech będzie czas na smutek, ale niech będzie czas też na radość. I właśnie zaczęłam szukać i okazało się, że wróciłam do stajni, w której jestem do teraz i jestem tam cholernie szczęśliwa. I jestem cholernie szczęśliwa, że poznałam takie osoby, jakie poznałam. Czy warto na siłę szukać kogoś do towarzystwa? Myślę, że to jest najgorsze, co możemy zrobić. Jeśli stracimy kogoś w jakikolwiek sposób, to myślę, że nie warto szukać kogoś innego na siłę, dlatego że my powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, jacy sami jesteśmy. Zatrzymać się. To jest takie stop od życia. Zatrzymać się i ustalić sobie, kim ja właściwie jestem, czego ja właściwie chcę i czego ja oczekuję. Powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, jak powinniśmy się zmienić, bo to jest sytuacja do tego, żeby się zmienić na to, kim naprawdę chcemy się stać. Właśnie wiele ludzi staje się jeszcze bardziej samotnym, szukając na siłę towarzystwa, dlatego że ludzie podporządkowują się pod innych ludzi, żeby tamci ich zauważyli. Może będziemy mieli towarzystwo, może będziemy mieli z kim siedzieć w szkole, ale po co? Po co, jeśli to ma być fałszywe i nieprawdziwe? Dlaczego tak ma być? Nie możemy się pogrążać w jeszcze większą samotność, bo skazujemy się na to wtedy sami. Moim zdaniem wszystkiemu trzeba dać czas. Jeśli jesteśmy samotni, powinniśmy się w pierwszej kolejności zastanowić nad tym, co mamy zrobić, żeby inni nas zauważyli, ale w taki sposób, żebyśmy pokazywali siebie, tylko samych siebie, nic innego. Po co mamy się robić sztucznie, jeśli możemy właśnie pokazać samych siebie i przyciągnąć do siebie ludzi, którzy faktycznie polubią nas takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Także podsumowując, bo o samotności naprawdę można bardzo wiele mówić i bardzo długo, ale mam nadzieję, że cokolwiek z tego wyciągnęliście. Nie powinniście, jeśli jesteście samotni, nie powinniście szukać niczego na siłę, ale moim zdaniem właśnie brnąć w to, co się kocha robić. A jeśli się takiego czegoś nie ma, to trzeba szukać tego i wtedy gwarantuję wam, że wtedy znajdziecie osoby, które no muszą się interesować tym, co wy. Moim zdaniem tylko poprzez szukanie właśnie pasji albo pogłębianie się w tą pasję, którą już mamy, możemy znaleźć siebie i nie być już samotnym i właśnie wyjść z tego. No dlatego, że tam znajdziemy ludzi, którzy się tym interesują i mamy już wspólne tematy i możemy zacząć pokazywać prawdziwych siebie, bo spędzamy tam tyle godzin i naprawdę jest to dla nas ważne, że jesteśmy, jeśli faktycznie jest coś dla nas ważne, to jesteśmy przy tym całym sobą. To ułatwia sprawę w pokazywaniu tego, kim się jest właśnie i czego się oczekuje od ludzi. I myślę, że na tym zakończymy.
że cokolwiek z tego udało się wyciągnąć. Już widzę, że ten film będzie bardzo długi, za co Was przepraszam, ale no, lubię się czasami rozgadać. Jeśli się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, możecie zrobić to klikając tutaj. Możecie też do mnie pisać na maila, na wiadomości prywatne na YouTubie, na fanpage'u, o właśnie, zapraszam Was jeszcze na mojego fanpage'a, Instagrama i Snapchata. Wszystkie linki i nazwy znajdziecie w opisie pod filmem, gdzie Was zachęcam, żebyście zobaczyli. I trzymajcie się do kolejnego odcinka, cześć!